Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych moich urojeniach. Mam świadomość, że trochę ich Wam brakowało. Mi również, także powolutku wracamy do vlogów mojego autorstwa. Jakiś vlog na temat gier będzie za jakiś czas. Dzisiaj znów skupimy się na kwestiach, zjawiskach, sytuacjach, które być może trochę Wam pomogą, zważywszy na fakt okresu wakacji. Chociaż nie tylko, myślę, że niektóre wskazówki, jakieś takie życiowe tipy będą tutaj kwestią uniwersalną jak najbardziej. Mianowicie, jak głosi tytuł, wejście w grupę. Także dzisiaj będzie bardzo, bardzo socjologicznie. Socjologia przestrzeni i tego typu klimat. Jednak postaram się Wam przekazać tą wiedzę w takiej formie, żeby pewne rzeczy w Waszym przypadku działały się z automatu. Wielokrotnie na pewno byliście zapraszani na różne spotkania, czy to w gronie własnym, gdzie generalnie sprawa jest prosta i banalna, bo wszyscy wszystkich znają i jest ok. Wiemy, jak z kim rozmawiać, jakie tematy poruszać, na co sobie możemy pozwolić, ale skupimy się dzisiaj na kwestii generalnie wejścia w grupę nową. Czy to na przykład na zaproszenie kolegi do jego ekipy, czy aktualnej dziewczyny, by poznać ich znajomych, czy całkowicie generalnie w nowe środowisko. Czy tematyczne, czy niekoniecznie. Oczywiście warto sobie zrobić na początku taki społeczny pilotaż, taki trochę sondaż. Mianowicie, jaka grupa, jaka miejscówka, być może jaka subkultura, czy znamy kogoś z tej grupy. To są bardzo fajne, sympatyczne motywy zaczepienia. Jednak zacznijmy sobie od początku, czyli motyw przywitania. Oczywiście podajemy jak najbardziej rękę. I nie na tej zasadzie, że cześć, tylko mocno, zdecydowanie, męsko, konkretnie, ale też nie za mocno. Trzeba to wyczuć. To bardzo dużo mówi o człowieku, jak on podaje rękę, czy utrzymuje kontakt wzrokowy. Czy jest cichy, apatyczny, generalnie trochę aspołeczny. Absolutnie wszystko, nasze wady i zalety, możemy wykorzystać w konkretnej sytuacji. Na pewno nie odzywamy się do osób od nas starszych, czy tam o wiele starszych, na zasadzie na ty, tak? Per pan się mówi. Witam pana, witam panią. Jeśli ta osoba zaproponuje przejście na ty, to nie ma problemu. To też jest kolejny jakby taki znak, wymiar szacunku troszeczkę do drugiej osoby. Wykluczamy wyjątkowo w tym momencie troszeczkę aspekt alkoholowy, albowiem wiadomo, alkohol rozwiązuje język, jednak czasem potrafi być to zgubne, opłakane w skutkach, bo jak doskonale wiemy, osoba pod wpływem alkoholu, no to co trzeźwemu na myśli, pijanemu na języku i czasem możemy bardzo tego wszystkiego żałować. Kochani, wchodzimy w grupę i obserwujemy generalnie temat. Jeśli wcześniej dowiedzieliśmy się, że ekipa generalnie jest zorientowana wokół jakiejś konkretnej pasji, nie wiem, zjazd fantastyki, miłośników rowerów, tak, miłośników gier planszowych, RPG, może muzyki, czegokolwiek, no to w tym momencie już sobie w głowie układamy jakiś system potencjalnych pytań skierowanych w kierunku naszej osoby. Już mamy mniej więcej odpowiedzi, żeby się nie zatkać, żeby nie wyjść na jakiegoś takiego muła. To nie jest prosta sprawa, bo możemy być osobą bardzo komunikatywną, niesamowicie wygadaną, przysłowiowo kręcić młynem potrafimy, a wejdziemy w taką ekipę, która nie ułatwia nam sprawy, bo na przykład weszliśmy w towarzystwo, które troszeczkę może nie własnej adoracji, tak, która nie przyjmuje nowych, bo tak się też może zdarzyć, ale najważniejsze jest to, żeby sprawdzić też, ile osób liczy ta grupa, bo im więcej osób, tym większe prawdopodobieństwo narodzenia się tak zwanych mini grupek społecznych. Po prostu, tak? Im mniej osób, tym ekipa bardziej skonsolidowana, tak? Im więcej osób, tym ekipa bardziej rozbita i może nie na początku, ale potem w trakcie spotkania, imprezy, czy jakiegoś eventu, porobią się grupki, bo ludzie zaczną się dochodzić, jak się to mówi.
na podstawie, nie wiem, no, wielu punktów wspólnych, tak, wspólnie podzielanych pasji, bań, zainteresowań, oczywiście mógłbym wymieniać. Generalnie są mniej więcej trzy typy osób, mianowicie jest zawsze samiec alfa. Samiec alfa w stadzie, który najgłośniej mówi, wszystkich traktuje frontalnie, nie kryje się z niczym. Zazwyczaj jest to osoba, która skupia na sobie najwięcej uwagi. Jest taka osoba, również jak ja często właśnie byłem taką osobą, wesołek, tak? Który generalnie rozbawia ekipę. Rozbawia, po prostu luzuje temat, obala jakieś tam, powiedzmy, mury, integruje, konsoliduje. No i niestety są osoby, może takie popychadła troszeczkę, tak? W zasadzie, że po nich się najczęściej jeździ, być może, to jest oczywiście negatywne jak najbardziej, żeby komuś zaimponować, dziewczynie, innym kolegom, albo podnieść jeszcze wyżej status samca alfa. Najwięcej zgrzytów jest, gdy jest wiele samców z alfa, z mocną charyzmą, siłą przebicia, dotarcia. Wtedy zazwyczaj są nieciekawe zgrzyty. Ale o co chodzi? Wchodzimy w taką grupę, której nie znamy. Jeśli mamy ze sobą kolegę, na zasadzie, że czy mogę wziąć na imprezę kolegę albo koleżankę, albo idziemy tam na zaproszenie osoby dla nas bliskiej, znów przyjaciel bądź dziewczyna, chłopak, to generalnie sprawa jest ułatwiona, bo zawsze będzie przynajmniej ta jedna osoba, która sprawi, że nie będziemy się czuć walienowani, osaczeni, coś w tym stylu. Ale gdy nie ma takiej osoby, albo taka osoba generalnie zajmuje się ekipą, bo na jej prośbę doszło do spotkania, w tym momencie musimy sobie siłą rzeczy radzić sami. I najważniejsza sprawa to podejście psychiczne, mianowicie tego nie ma każdy, ja tak mam, polecam to wszystkim, mianowicie chęć poznawania nowych ludzi, no bo wiecie, o co chodzi. Mamy swoją stałą grupkę znajomych, tam nie wiem, od 20 czy tam 5 lat, w zależności ile mamy lat oczywiście. I w sumie w pewnym momencie cały czas te spotkania wyglądają tak samo. Każdy o wszystkim wszystko wie, ciągle są te same pytania, te same wspomnienia i czegoś nam brakuje. I tu właśnie się pojawia ten motyw, że kurde, poznałabym kogoś ciekawego, kogoś po prostu nowego w swoim życiu. I to nie musi być osoba, która musi podzielać nasze pasje. Może my zarazimy ją naszymi pasjami, a ona swoimi nas zainteresowaniami. I to powinno być naszym motywem przewodnim wejścia właśnie tytułowego w grupę. I tak, paradoksalnie osoby, które, a ja miałem tak miliard razy takie sytuacje, paradoksalnie osoba, która na pierwszy rzut oka wydaje nam się, nie, to jest jakiś w ogóle farmazon. W ogóle nic nie gada, nic z tego, jakoś w ogóle nie moje klimaty, w ogóle wręcz mnie irytuje ten koleś. Na dzień dobry, ale nie można ludzi traktować powierzchownie, wizualnie, oceniać po opakowaniu. Nic z tych rzeczy, kochani. Może się tak zdarzyć i na bank się tak zdarzy, że właśnie ta osoba, do której przez przypadek znaleźliśmy tak zwany osobowościowy klucz, okaże się największym ziomkiem na tej imprezie i być może narodzi się przez to fajna znajomość. Ale jakich przede wszystkim błędów nie popełniać? Stronić od głupich, jakichś rasistowskich, chamskich żartów, żeby tylko rozweselić ekipę, żeby stać się tak trochę na siłę fajnym. Stronić od samouwielbienia, to znaczy mamy świadomość, to jest bardzo dobrze, bo znamy swoją wartość, to jest bardzo okej. Że mamy tam jakieś osiągi w życiu, sukcesy, nie wiem, sportowe, zawodowe, cokolwiek, tak? Miliard przykładów, mógłbym wymieniać, mógłbym mnożyć przykłady. Ale tak delikatnie to dawkować. Najlepiej będąc zapytanym, na przykład, a czym się zajmujesz? I wtedy, jest, i jedziesz, i 5 godzin nadajesz o sobie, tak, w ogóle wszyscy słuchają. I niby ty masz świadomość, to jest jak najbardziej fajne i normalne, że masz się czym pochwalić, ale też trzeba takie informacje dawkować, albowiem możemy po prostu być odebranymi jako osoba tak z wysokim po prostu ego, mniemaniem, a wcale nie musimy być taką osobą. To jest bardzo częsta wpadka. Najlepiej powiedzieć, a tam coś mi się udało, tam generalnie ten. I jeśli rozmówca faktycznie jest zainteresowany naszą osobą, on sam zacznie drążyć temat, tak? Sam zacznie dopytywać i wtedy mówimy o sobie. Jeśli
ktoś powiedział, że coś osiągnął, to nie możemy zrobić, a ja jeszcze lepiej, a ja jeszcze więcej, a ja dalej, wyżej, szybciej. Nie, o, to widzisz, to mnie to też strasznie interesuje, też sobie coś tam rzeźbię, tak? Generalnie kultura, szacunek, kontakt wzrokowy i przede wszystkim umiejętność słuchania, która jest cholernie trudna. Gadać potrafi w sumie każdy, tak? Niektórzy sprzedają się w rozmowie lepiej, niektórzy gorzej, ale mało kto potrafi naprawdę słuchać. Nie pytamy osoby, której nie chcemy poznać bliżej, o nią samą, po prostu. I tyle. Kilka jeszcze innych kwestii, kochani. Tak jak mówiłem, też nie dać po sobie jeździć podczas rozmowy face to face, bo to widocznie samiec alfa w tym momencie chce jakby zrobić z ciebie właśnie tego błazna, ale jakiś powód musieliśmy mu dać. Być może siedząc, patrząc, tak generalnie coś tam powiedzieć głupiego tego. Nie. Właśnie po co są sytuacje? By się otworzyć, by poznać kogoś nowego. Być może, żeby przełamać pewne lęki. Oczywiście, że tak. Nie każdy potrafi tam gadać do 500 000 osób, czy generalnie bawić się, dyrygować 200 osób na polu paintballowym, tak? To oczywiście przychodzi z wiekiem, jeśli o mnie chodzi, to jak ja mnie... No inaczej, zawsze lubiłem wystąpienia publiczne, ale srałem w gacie ze strachu. Wszyscy na mnie patrzą, wszyscy na mnie... Fakt tak, to z tym się po prostu trzeba przeprosić. Jeśli mówimy do takiej ilości osób, to najlepiej znaleźć sobie jakiś punkt nad nimi, żeby nie patrzeć im w twarz, a oni tak będą myśleć, że ty patrzysz na nich. I nie posądzą cię o to, że patrzysz w dół, gadając, nie wiem, kurde, czołem, tak? Coś w tym stylu. Ale odbiegłem troszeczkę od tematu, od takiej mikroimprezy do jakiejś masówki. Uprzejmość. Uprzejmość zawsze popłaca. Uprzejmość zawsze popłaca, ale wiadomo, żadna... Nie przekraczać granic, tak? Każda skrajność jest niedobra. Mianowicie być uprzejmym, nie wiem, czy kupić ci coś, czy podać, czy ja mam, nie wiem, długopis, tak, ja mam kartkę, coś w tym stylu, ale nie z kolei, że chcemy się na siłę komuś przypodobać, brzydko mówiąc kolokwialnie, wejść w dupę, bo to, znów to będzie odebrane na zasadzie, wiesz, no dobra, ziomek, spokojnie, no fajnie, no też jesteś, no okej, ten stary, a mogę, tak, tam sam, coś tego, coś w tym stylu, poprosić jakąś dziewczynę, do tańca, wymienić się telefonami, ale generalnie cały czas prowadzić dialog, który prezentowałby naszą osobę, ale w takim nieinwazyjnym, niechamskim, nie na siłę stylu, jednocześnie poznawać swego rozmówcę. I to nie jest tak, że jeśli kolega nie gra w gry komputerowe, a my gramy, to jest beznadziejny i nie mam o czym z nim gadać. Nic bardziej mylnego, kochani. Dociec, co go interesuje, być może znaleźć jakiś punkt wspólny, tak? Miliard jest takich możliwości. To są tego typu kwestie. Inna sprawa to tak zwana socjologiczna przestrzeń, to znaczy koło kogo siedzimy, naprzeciwko kogo siedzimy, tak? Gdzie łatwiej przejść. Jeśli poznajemy się wcześniej, a potem przechodzimy do knajpy, no to już mniej więcej wiemy, koło kogo chcemy siedzieć, tak? Jak się to mówiło ładnie za czasów kolonii, ja chcę mieć łóżko nad tobą, albo przy oknie, albo choć siedzimy razem z tyłu, no, to jest fajne, tak? Jak najbardziej sympatyczne, takie społeczne docieranie się. Generalnie bardzo fajna sprawa. Na pewno nie wymieniłem tutaj wszystkich takich, wszystkich elementów wpływających na powodzenie generalnie naszego wejścia w grupę, ale najważniejsze kwestie, takie trochę fasadowe, fundamentowe, wymieniłem. I reasumując, kochani, znać swoją wartość, przygotować sobie w głowie pytania, zrobić rekonesans z kim, gdzie, o czym, dla kogo. Kultura, kontakt wzrokowy, słuchanie, uprzejmość, podawanie ręki. Jeszcze a propos podawania ręki. W 90% przypadków, mówię tutaj o sobie, bo ja poznałem pierdyliard osób w życiu, wobec kobiety, i to nie musi być starsza kobieta, najlepiej gdy jest starsza, to wtedy przychodzi praktycznie 100%. A gdy jest w naszym wieku, albo trochę starsza, czy trochę młodsza, całujemy w dłoń. To jest generalnie
dziewczyny, kobiety lubią takie szarmanckie podejście do tematu. To jest oczywiście kolejny wyraz szacunku w tym wszystkim. Niektóre raz w życiu zdarzyła mi się taka sytuacja, że przywitałem się, ucałowałem dłoń, ona wzięła tą, co ty robisz? No, różnie bywa, tak? Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli w życiu i tyle. Ale generalnie bardzo plusujemy wobec kobiety w tym momencie, inni mężczyźni, przez to, że okazuje szacunek być może jej kobiecie, jego kobiecie, to znaczy w ten sposób witając się z dziewczyną, gościa, którego nie znamy, już z automatu niego w tym momencie plusujemy. Inna sprawa, kochani, to się uśmiechać, to się po prostu uśmiechać, to nie tylko nam poprawia humor i ułatwia generalnie dialog, ale też takiej osobie, z perspektywy naszego rozmówcy, trudniej jest nas, nie wiem, zbesztać, zbyć, czy generalnie źle o nas pomyśleć. Po prostu być pogodnym również w tym wszystkim. Kochani, to były moje urojenia, które chciałem już nagrać od dłuższego czasu, by być może z automatu wczepić was pewne zachowania, ułatwiać pewne sytuacje, albowiem nawet jeśli jesteście młodzi, to i tak będą was dotyczyły te rzeczy za niedługo, ale to będzie bardzo działać in plus na przyszłość, albowiem przyjdzie wam nieraz wejść w grupę, której nie znacie. Ale myślcie o kwestii najważniejszej. Być może z takiej grupy wyłoni się wasza przyszła dziewczyna, żona, chłopak, mąż, jeśli jesteście dziewczyną, albo po prostu serdeczny przyjaciel. A zwróćcie uwagę, jak w sumie to wszystko, co wymieniłem, niewiele człowieka kosztuje. Tak naprawdę, serio, nie bójcie się tego. Kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Patryk Rojewski, moje urojenia, serdeczna tarcza. Hej, jest.